Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w ten poniedziałkowy poranek. W dniu dzisiejszym rzucimy sobie okiem na bitcoina, przeprowadzimy analizę bitcoina, rzucimy okiem na perspektywę krótkoterminową i długoterminową. Także, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. Uważajcie też na spam w komentarzach. Robię wszystko co mogę, żeby walczyć z tym. Jak zawsze nie będę Was prosił, żebyście wysyłali pieniądze, swoje dane itd. Tak tak Także jak widzicie te dziwne komentarze, to też użyjcie troszkę mózgu i, i domyślcie się, że to nie jestem ja. Dobrze. Kilka ciekawych rzeczy wydarzyło się na Bitcoinie. Prawdę mówiąc, wolałbym nagrać coś później, dlatego też, dlatego też, że obecnie Bitcoin znajduje się w tej formacji trójkąta, tutaj na czterogodzinnym interwale. I co ciekawe, kiedy odpaliła nam się nowa świeca 47 minut temu widzimy tutaj mały rajd, więc sam jestem ciekaw, jak to się nam tutaj zakończy. Jak przybliżymy sobie tutaj, to zobaczycie, że Bitcoin na tym 4-godzinnym interwale znajduje się w tej formacji horyzontalnego trójkąta. Horyzontalne trójkąty są statystycznie. Ciężkie do przewidzenia, gdzie, gdzie będzie tutaj breakout, czy ku górze, czy breakdown ku dołowi. Oczywiście, bardzo często one działają jako tak zwany pattern kontynuacyjny, tak? a myślę, że wszyscy wiedzą, że od, widzą i wiedzą, że od odrzucenia na poziomie niespełna 22800 jesteśmy w tym trendzie spadkowym. Y nie było za bardzo volume podczas weekendu, dlatego też szliśmy bokiem. Robiliśmy coraz to mniejsze te fifloki tutaj. Widzicie, zabężała nam się ta akcja cenowa. No i ostatecznie zbliżamy się tutaj do Apexu. No i spodziewałbym się, że, że w niedługim czasie tak naprawdę zobaczymy, czy będzie tu wybicie w dół, czy też wybicie ku górze. Osobiście uważam, że w momencie kiedy Bitcoin będzie w stanie wybić się ku górze, a przede wszystkim otworzyć nową zieloną świecę powyżej tej 4-godzinnej 50, czyli poziomu 19233, myślę, że jest tutaj potencjał na przetestowanie minimum tego szczytu fali B. Zaraz też porozmawiamy o tym, czy to faktycznie jest szczyt naszej fali B, czyli poziomu 20190, jak również tej pomarańczowej linii tutaj na poziomie 20800, ok? Także tutaj w przypadku tego byczego scenariusza jest to coś, czego ja bym się spodziewał. W momencie, kiedy spadniemy w dół, spodziewam się minimum retestu tego knota na poziomie 18100, docelowo myślę, że zbliżymy się do retestu tego naszego dołka obecnego dołka naszej bessy, tak? Mówię, zbliżymy się, bo oczywiście to nie musi być tutaj jeden do jednego podwójne dno, że będzie idealne odbicie od 17600, może być to równie dobrze 17300. Chociaż ja osobiście bym upatrywał ten poziom 17800-17900 jako taki poziom, do którego tutaj w przypadku spadków w dół jesteśmy w stanie dojść. Oczywiście w tym momencie widzicie tutaj rajd tej zielonej świecy. E, krótkoterminowa pompa wydaje się na to, w, wygląda na to, no, że tutaj no, przebiliśmy tą dwudziestkę. IMA. pytanie czy będziemy ją w ogóle w stanie utrzymać także tutaj no niestety nagrywanie filmu wyszło w momencie kiedy, kiedy dochodzi do tej pompy ja osobiście wolałbym zacząć nagrywać kiedy zobaczę kolejną świeczkę i będę widział jakby tutaj wyniki tej pompy no ale niewiele mogę zrobić wygląda na to że po raz kolejny tak jak to miało miejsce tutaj ta 4 godzina 50 będzie stanowić nasz punkt oporu przez długi czas, tak jak widzicie, tutaj ta dwudziestka stanowiła wszędzie nasz punkt oporu, tak? Także tutaj kwestia jest tego, czy, czy zobaczymy potwierdzenie tego wybicia i utrzymanie tego poziomu 19233 i nałożymy tutaj mały impuls, czy też zostaniemy po raz kolejny odrzuceni i zobaczymy docelowo spadek w dół. Co chciałem Wam jeszcze pokazać to sobie cofniemy, jak zobaczymy sobie na nasze RSI, nasze stoka RSI, to już wcześniej widziałem na jednogodzinówce, że powoli zanosimy się tutaj na małe wybicie. Bardzo długo tutaj walczyliśmy z tym poziomem 43 na RSI, zobaczyliśmy sobie, zrobiliśmy sobie takie podwójne. Takie podwójne dno. Tutaj, jak widzicie, udało nam się przebić neckline na poziomie 45, no i zobaczyliśmy ten wystrzał. Tutaj, jeżeli chodzi o 100 i również jest on dość wysoko. Jak wrócimy na 4-godzinówkę, widzimy, że nasze wartości są nisko. Podobnie z tego co pamiętam, jest też na dniówce. Także mimo tego, że nasze stoka Raj na tygodniowym interwale, co zaraz rzucimy sobie okiem, woła tutaj o pomstwę, żeby doszło do większej korekty. Tak mniejsze interwały, one wciąż jeszcze mają tutaj miejsce na impulsywny ruch. Co ciekawe, w momencie, jeżeli zobaczymy przepraszam, w momencie jeżeli zobaczymy tutaj wybicie, jak widzicie obecnie, mamy, mamy tutaj pompę to wiadomo, że ten stok RSI i to RSI na dziennym interwale również tutaj wzrośnie, tak? No i w pewnym momencie będziemy musieli tutaj doprowadzić do korekty. Jak widzicie, ten szczyt na RSI i ten wysoki szczyt na stoku RSI to była ta pompa do poziomu 22 800. Także ja osobiście myślę, że jeżeli dojdzie tutaj do większego wybicia, Warto mieć na uwadze też dzienną 20, dzienną 50, czyli poziom 19,677 i 20,600. My możemy zobaczyć kolejny rite z tego poziomu, okolic 22, 22 ,5 tysiąca, zanim będziemy już zmuszeni mocniej skorygować. I tutaj, żeby żeby jakby pokazać wam o co chodzi musimy przejść na tygodniowy interwał no i tutaj jak widzicie nasze, nasz tygodniowy stok RSI on obecnie jakby tutaj opada tak ale widzicie że w obecnej chwili nie jesteśmy tak wysoko jak chociażby tu czy też tu więc myślę, że gdybyśmy zobaczyli krótkoterminowe pchnięcie pod 21-22 tysiące i ten tygodniowy stok RSI byłby aż tutaj, powyżej tego poziomu 80, śmiem twierdzić, że no już będziemy musieli tutaj skorygować, tak? Także tutaj wszystko, wszystko z, tej, z tej perspektywy, wszystko zanosi się na to, że możemy zobaczyć krótkoterminowe, krótkoterminowe odbicie, by następnie nałożyć korektę. No, i tutaj cofamy się do czegoś, o czym mówiłem wcześniej, odnośnie szczytu fali B. Wcale nie jest powiedziane, że ten szczyt fali B był tutaj na tych poziomach 20 183. Może się okazać, że nasz szczyt fali B dopiero będzie miał miejsce teraz, tak? Oczywiście. Jeżeli Bitcoin, cena Bitcoina wróci do poziomu Golden Ratio 20 060 i tylko przebada ten szczy, wcześniejszy szczyt fali B, będzie to podwójny top, który również będzie świadczył o tym, że nie ma wystarczająco siły, by przebić ten poziom 20 tysięcy z haczykiem i nałożyć większy impuls. Jeżeli ta fala B miałaby pójść wyżej, prawdopodobnie zobaczyliśmy, by, zobaczylibyśmy retest poziomu 20,5 tysiąca, o czym też. Wczoraj puszczałem informacje na Twitterze, tak? Więc tutaj ta fala B, pomimo że ona trwała aż tak długo, zaniosłaby nas do tego 25 tysiąca i w momencie, kiedy nasz tygodniowy stok RSI byłby był już przepalony, dzienny byłby przegrzany, wtedy byśmy dopiero szukali tego spadku fali C, ok? Także tutaj. Są to troszkę takie mieszane informacje, moim zdaniem. Szkoda, że, no szkoda, że nie ma tutaj te, te, tych dalszych świeczek. Łatwiej byłoby jakoś ustosunkować się do tego, w którym, w którym kierunku idziemy. Jednak moim zdaniem istnieje również taki scenariusz, że ta fala B wcale tutaj nie była taka króciutka po tej bardzo długiej fali A. Trzeba powiedzieć, że jest to makro ruch na czterogodzinnym interwale, więc fala A. Była taka długa, zaś ta potencjalna fala B była bardzo króciutka, co świadczyło o tym, że będzie agresywny ruch fali C. Jak widzicie, tego agresywnego ruchu fali C nie ma, e, gdyż noszliśmy tutaj bokiem, tak. Także można przyjąć takie założenie, że jeżeli dojdzie tutaj do breakoutu, będzie to dopiero szczyt fali B albo potwierdzenie szczytu fali B za pośrednictwem tego podwójnego szczytu w okolicach 20 tysięcy. Tak? I wtedy dopiero bazując na RSI i na stoku RSI przede wszystkim, który pokazuje nasze momentum, my będziemy widzieć ten korektywny ruch fali C. Oczywiście. Oczywiście, tak tak ja to widzę. Wiem, że tutaj mogą być takie scenariusze pod tytułem, że cofnijmy sobie to, pod tytułem, że to będzie dołek naszej fali C. Jeżeli doszłoby do wybicia w tym momencie o tutaj i przebicia tutaj poziomu 20,5 tysiąca, to wtedy, oczywiście, możemy zobaczyć scenariusz 5. 3, gdzie nasz dołek falice skończył się na poziomie 18281, czyli o tutaj, ok, chociaż ten knocik jest troszkę niższy, ale przyjmijmy, że tu jest dołek naszej falice. no i teraz potencjalnie byśmy skłaniali się ku temu, że zobaczymy 5 impulsywnych ruchów w górę, ok, żeby w ogóle to miało sens bytu, to my musimy przebić ten szczyt na poziomie 20200. Tylko kwestia jest tego typu, że, ja osobiście nie widzę tutaj wolum do tego, żeby nałożyć ten ostatni pięciofalowy impulsywny ruch ku górze, tak? Gdyż jeżeli patrzycie z punktu takiego, że od tego momentu cofnęliśmy się do tego momentu, okej? Okay? I teraz od tego momentu my chcemy wrócić z powrotem do tego poziomu na poziomie 25 tysięcy. No to jak duże musiałoby być nasze wolium w tym momencie, żeby, żeby ten domniemany pięciofalowy ruch przebił siłę tego pięciofalowego ruchu? Ok? Czyli tutaj musiałoby być wystarczająco momentum, że bitcoin minimum wrócił do tego poziomu 22800. Na obecną chwilę nie widać tutaj perspektyw ku temu. Oczywiście jeden byczy news, jakiś sentymentalny news, może tutaj zmienić całe to volume momentum. I po raz kolejny tutaj. Yy... Nie chcę mówić Dam money, ale no ulica po prostu dojdzie do wniosku, że to już jest dołek naszej bessy, no i zaczną pompować tą pompę, tak? A wieloryby, które i prowadzą akumulację i nie, bo to zależy od jak, na jakie dane patrzycie i na jakie wieloryby patrzycie, oni tutaj będą szukać tak zwanego liquidity exit, tak? Oni muszą mieć pompę, żeby mieć komu sprzedać te bitcoiny, które chcą sprzedać. Także obecnie bazując na tym, co widzę, Moim zdaniem jest małe prawdopodobieństwo na to, że tutaj zobaczymy 535 z dużym pięciofalowym impulsem. No ale weź, musicie też wziąć pod uwagę to, że jest poniedziałek, w Polsce 10 rano, ja nie mam kryształowej kuli, też nie widzę tutaj, co będzie dalej. Tak? Widzę to, co wy widzicie w obecnej chwili. I wiadomo, że jak, jak obejrzę to za 5 godzin czy za 6, to będę mądrzejszy, ale na obecną chwilę tak to wygląda. Warto też podkreślić, że, że tutaj niejako ta horyzontalna formacja jest bardzo zbliżona do tej horyzontalnej formacji, z tym, że ta formacja była tutaj bardziej agresywna. Coraz szybciej zaczęła się zawężać ta akcja cenowa. Tutaj, z racji tego, że odbywało się to w weekendzie, było takie lelum po lelum, nie? czyli takie troszkę większe wachnięcia. Także jest to, jest to lustrzane odbicie tego, i jak widzicie no tutaj był ten spadek w dół tak? pytanie czy tutaj też go nie będzie chociaż na obecną chwilę widzimy, że Bitcoin nam tutaj z tej perspektywy czterogodzinnej pompuje i może podsumowując na czterogodzinówce jeżeli uda nam się zamknąć tą świecę i otworzyć nową czterogodzinną świecę która będzie otwierana za 3 godziny czyli o 4 tej w Polsce. Jeżeli uda się otworzyć tą nową świecę powyżej 19.300, przyjmijmy na to, będziemy tutaj nastawieni, jeżeli będzie to podparte, volume, będziemy nastawieni tutaj na breakout ku górze, który potencjalnie przebada poziomy między 20 a 20.700. Tak, tutaj 20.800. To to by było tutaj z tej perspektywy byczej. Jeżeli zobaczymy tutaj odrzucenie, zobaczymy taki duży knot i ta cena zostanie wciągnięta, wciąż jesteśmy tutaj w grze pro-spadkowej. Dzienny, dzienny interwał daje nam znać, że jesteśmy, mamy miejsce na wzrosty, tygodniowy na delikatne wzrosty, także jakieś tutaj odbicie również jest w grze przed większym, większym korektywnym ruchem w dół. Dobra, tak to widzę na obecną chwilę. Jak zawsze mam nadzieję, że update był wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Myślę, że tutaj w środę, w środę, a może nawet jutro, nagramy kolejny filmik, jak już będzie wiadomo. Bo nie ukrywam, że trochę mnie to tutaj trapi, że nie wiem, co tutaj dalej będzie. Także myślę, że dostając już taką wskazówkę, co się wydarzy z tą czterogodzinną świecą, czy też następną, będę w stanie coś tutaj więcej. Nakreślić. Także dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!